Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs pod hasłem Policjant, który mi pomógł. Mundurowych, którzy wykazali się szlachetną postawą, zgłaszać mogą osoby, które tę pomoc od nich uzyskały oraz instytucje, które opiekują się pokrzywdzonymi. W poprzednich edycjach wśród nagrodzonych znaleźli się również funkcjonariusze z Opolszczyzny. Podjadę do Państwa i będziemy rozmawiać i spróbujemy oboje rozwiązać ten problem, dobrze? Policjant to nie tylko ten, który ściga i karze, ale przede wszystkim osoba, która ma pomagać innym. Kolejna edycja konkursu Policjant, który mi pomógł, daje nam, społeczeństwu, możliwość wskazania mundurowego, od którego otrzymaliśmy pomoc wychodzącą poza sztywne ramy obowiązków. A więc taką, gdzie pierwsze skrzypce grały empatia i okazane serce. Zachęcamy do takich zgłoszeń, dlatego że oprócz tego, że jest to nagroda w konkursie dla nas bardzo ważna, prestiżowa, dlatego że właśnie doceniona przez mieszkańców, to również tacy policjanci są odpowiednio nagradzani i doceniani przez Komendę Główną Policji. Zgłoszenia często pochodzą też od instytucji, które pomagają osobom pokrzywdzonym. I tutaj mamy do czynienia zarówno z ofiarami przestępstw, jak i w dużej mierze z przemocą domową. Jedną z opolskich policjantek, która właśnie w takiej sprawie wykazała się wyjątkowym profesjonalizmem i empatią, jest aspirant Anna Andrasz z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Osoba, której pomogła, zgłosiła panią Annę do konkursu. Policjantka wygrała go w 2017 roku. Zgłosiła się do mnie pani Weronika, która przyszła z problemem córki nieletniej, ale pod tym tematem tych problemów z córką kryła się przemoc domowa. Jej konkubent znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Pomogłam jej razem z pracownikiem OPS-u, pomogliśmy jej znaleźć mieszkanie do wynajęcia, pomogliśmy się jej przeprowadzić. Zorganizowałam zbiórkę potrzebnego sprzętu RTV, AGD. Policjantka ocenia po latach, że okazana jej wdzięczność to efekt podejścia wykraczającego ponad ramy służby. Ona mogła na moją pomoc liczyć nawet w ciągu nocy, gdy byłam poza służbą. Wiedziała, że może do mnie zadzwonić i ja jej pomagałam. Miała we mnie wsparcie, zawsze jej doradzałam. A jak Opolanie wspominają pomoc udzieloną im przez policję? Korzystałam z policji wtedy, kiedy włamali mi się na konto. I wszystko było w porządku. Raz się z policjantem spotkałem, jechałem z Błuszka Zdroju przez Kraków i tam był remont drogi. Wjechałem, nawigacja mi nie pokazała. Ja mówię, co jest, nie pokazuje. No, a przy tym stoi policjant. Ja mówię, no a nie mam jak wyjechać na autostradę. On mówi, niech pan nie, ja panu wyprowadzę. Siadł na motor, włączył światło, wyprowadził mnie pod autostradę, i teraz pan skręci w prawo i jest na autostradę. To jest policjant. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Policjant, który mi pomógł, dostępny jest na stronie www.policja.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.